Dobrze, moi drodzy. Myślę, że powoli zaczniemy nasz wspólny turkusowy wieczór. Pragnę Was wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Ja mam na imię Ewelina i jak część z Was pewnie jestem pierwszy raz na właśnie turkusowym spotkaniu i od niedawna i angażuję się właśnie taką tożsamość turkusową, tak bym to nazwała. W ogóle z takich moich wewnętrznych przemyśleń powiem szczerze, że się ucieszyłam, że Poznań jest nie tylko tańczowy, ale także turkusowy. Przepraszam, jeżeli tutaj troszkę moje poglądy tak się przebiły. Pewnie profesjonalni konferencjerzy by mnie od razu skreślili i zhejtowali, ale myślę, że właśnie takie inicjatywy trzeba wspierać i no i jakby je rozkręcać i budować świadomość naszą i wokół i w naszym otoczeniu. Myślę, że na początku powinniśmy się troszkę zintegrować z racji też tego, dzień dobry, że jesteśmy w takim kameralnym gronie, więc jest taka odgórna propozycja, żebyśmy się podzielili w grupy 3-4 osobowe. Najlepiej jakby to były grupy, których się nawzajem nie znamy, tak żeby się lepiej poznać. Jest również taka propozycja, aby każdy z Was przed chwilą może teraz pomyślał, jakim warzywem albo jakim owocem mógłby być. Z jakim z tych właśnie owoców albo warzyw się utożsamia. Ja na przykład się utożsamiam z bananem. Zawsze się lubiłam śmiać i bardzo lubię się śmiać. I kiedyś w ogóle myślałam o tym, żeby się zająć śmiechoterapią, ale nikt mnie tego nie potrafił jeszcze nauczyć, jak to profesjonalnie zrobić. Może kiedyś. Dobrze, ja myślę, że przejdziemy już do dalszej części. Ja może poproszę Łukasza, aby teraz chwileczkę zajął tutaj stanowisko. Dzień dobry, zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Łukasz, ja teraz oddam głos Łukaszowi. Łukasz opowie nam coś więcej o inicjatywie Turkusowe Zdrowie oraz Turkusowe Poznań. Witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że widzę tyle znanych twarzy i tyle też nieznanych twarzy. Natomiast mam wrażenie, że wielu z nas skądś się już zna. Z różnych inicjatyw, różnych sytuacji. Na start chciałbym zapytać o taką rzecz. Ilu z nas przyszło tutaj dla Gabi wysłuchać i wspaniałego wykładu na temat holding terapii, a ilu z nas jest w ogóle zainteresowanych turkusową organizacją, ilu z nas w ogóle wie, co to jest i tak dalej. Byśmy mogli... Kto przyszedł dzisiaj specjalnie dla Gabi, żeby wysłuchać jej wykładu? Super. A kto wie, czym są turkusowe organizacje, kto jest zainteresowany, usłyszeć może więcej na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Okay. Tak po prostu chciałem się mniej więcej zorientować. No właśnie. To jest partner naszego dzisiejszego spotkania. Mamy od niego ciasteczka i herbatki. Jeżeli ktoś ma ochotę, to... No i tak. Ogólnie rzecz biorąc, turkus dla mnie osobiście był zupełnie nowym odkryciem tego, w jaki sposób można się zrzeszać, można współpracować z innymi ludźmi. I to jest tak, że wewnętrznie miałem to mocno wyczute. Nie jestem teoretykiem, jestem praktykiem. Przez 6 lat uczestniczę w Poznańskiej Kooperatywie Spożywczej, która w gruncie rzeczy jest takim dużym tyglem różnego rodzaju inicjatyw i aktywistów. Natomiast książka Fryderyka Jalu i ogólnie Turkusowy Poznań, który powstał w zeszłym roku w grudniu, pomogły mi ułożyć bardzo wiele informacji. Dać temu wszystkiemu jakąś strukturę. Okazało się, że od długiego czasu badania na ten temat są prowadzone, między innymi właśnie przez Fryderyka Jalu i przez kilku innych prekursorów tego, w jaki sposób można się samoorganizować, w jaki sposób można dochodzić do pełni razem z innymi ludźmi, niekoniecznie w strukturach hierarchicznych, niekoniecznie zdając odpowiedzialność na kogoś innego.
ta idea turkusu przyświecała kilkunastu osobom z Poznania i oni założyli turkusowy Poznań. Głównie były to osoby z firm, z branży IT, graficy komputerowej, czy też różnego rodzaju osoby z zakresu coachingu i tak dalej, tych umiejętności miękkich. Tam zazwyczaj najłatwiej jest odszukać tego typu sytuacje. Natomiast szybko okazało się, że praktycy turkusu pracują już od lat 80. Jest taki profesor Andrzej Blikle, udało się zorganizować bardzo duży wykład, który jest między innymi na YouTube i na Facebooku. Przyjechał do nas, ma 77 lat, czy 78 już w tej chwili. I pięknie opowiada o tym, jak od lat właśnie 80., czy może nawet wcześniej opowiada o tym turkusie, gdzie ludzie na samym początku reagowali na niego bardzo wręcz obraźliwie, że tak przecież nie wolno prowadzić organizacji, bo jak to jest, że każdy może podjąć jakąkolwiek decyzję, przecież to szef musi podejmować decyzję, bo to on jest odpowiedzialny i tak dalej, i tak dalej. I w jaki sposób ta myśl po prostu dojrzewa. Obecnie turkusowy Poznań nawiązał współpracę z miastem Poznań. Będą organizowane dni przedsiębiorczości, w których między innymi jeden z dni będzie przeznaczony na pogłębianie tych informacji. No i głównie zajmuje się to oczywiście sieciowaniem, wymianą doświadczeń i pogłębianiem swoich kompetencji. Na tej bazie powstało turkusowe zdrowie. I pamiętam, że na pierwszym spotkaniu byłem z Agatą Waszak. Agata jest wieloletnią już praktyczką naturoterapii. Zapraszam. Opowiedz w kilku słowach również, pomóż mi opowiedzieć w kilku słowach, dlaczego ty jako terapeutka, bo ja jestem grafikiem komputerowym, byłaś zainteresowana i dlaczego akurat turkusowe zdrowie? Jeżeli chodzi o turkusowe zdrowie, w naszej branży, w branży medycyny naturalnej, bardzo często wielu specjalistów pracuje jako pojedynczy specjaliści. Posiadamy przeważnie jednoosobowe działalności gospodarcze, posiadając taki, a nie inny bagaż umiejętności i doświadczeń, jakie udało nam się zdobyć. Często funkcjonujemy w ten sposób, że nie mamy osób, z którymi z jednej strony możemy się wymieniać informacjami, ale też trudno jest czasami zbudować taki zespół specjalistów, na których możemy polegać, z którymi możemy się uzupełniać, tworząc coś, co w turkusie jest bardzo ważne, czyli tworząc tak zwaną pełnię. Pracujemy w takich ramach, w jakich widzimy, jakich umiemy, czy w jakich mamy narzędzia do pracy, ale czasami brakuje czegoś jeszcze. I turkusowy Poznań, zdrowie dla specjalistów ma być takim narzędziem poznania nowych metod, z których może my do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy, albo uzupełnieniem naszej praktyki o doświadczenia innych osób, które takie umiejętności mają. No, nie są straszne. Naszym zamysłem jest stworzenie społeczności osób, którzy będą wspólnie działać na bazie swoich umiejętności, ale też potencjałów i razem określać, w jaki sposób można budować nową wartość w zgodzie ze samym sobą i z innymi ludźmi. To jest świeża inicjatywa. Zawiązaliśmy się bodajże we wrześniu, październiku. Przyznam, że nie pamiętam kiedy, bo jesienią w każdym razie, tak? Mieliśmy już kilka spotkań, warsztaty organizacyjne, pierwsze spotkanie otwarte z prelegentką, które również jest na YouTubie i gorąco polecamy, Malwina Janik. Opracowaliśmy konstytucję inicjatywy i organizacji naszego zespołu. Zainicjowaliśmy projekt Holistyczne Zdrowie, Holistycznie do Zdrowia Moje Pełne Ja, o czym będę mówił nieco później. No i zorganizowaliśmy dzisiejsze spotkanie. To niezależna społecznościowa inicjatywa. I zrzeszamy zarówno osoby, które zajmują się już od wielu, wielu lat zdrowiem, ale również pasjonatów, którzy dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę. A wszystko to według tych trzech podstawowych zasad, czyli samozarządzania, to między innymi to, o czym wspomniałem, czyli że każdy może podjąć właściwą sobie decyzję, jaką chce, pod warunkiem, że zapyta innych, co o tym myślą i nabierze informacji zwrotnych. To dążenie do pełni, o którym wspomniała Agata, to również spełnienie celu ewolucyjnego, a nie celów cząstkowych. To nie praca zarobkowa, to nie wyleczenie danego człowieka. To zdecydowanie szersza perspektywa. Myślę, że każdy z nas ma gdzieś tam swoją własną. Te trzy elementy turkusu, o których przed chwilą wspomniał Łukasz, fantastycznie wpisują się w założenie w ogóle zdrowia.
ponieważ zdrowie to nie tylko to, że nic nas nie boli, czy że nie mamy żadnych chorób zdiagnozowanych, ale zdrowie według definicji WHO to też takie dobre samopoczucie. To jest takie zakorzenienie, ja jestem w tym miejscu, w którym się czuję dobrze i ja jestem też w środowisku, które mi sprzyja. I co jest istotne również, w środowisku, w którym mogę wzrastać, ewoluować i dążyć do pełni, rozwijać swoje umiejętności. Bardzo dużo mówi się ostatnio o life-work balance. Ja uważam, że life-work balance nie działa. Otóż dlaczego, jeżeli ja pracuję w środowisku, w którym bardzo źle się czuję, to te 8 godzin stresującej pracy nie jesteśmy w stanie skompensować przez pozostałe 16 godzin doby, gdzie niby mielibyśmy odpoczywać. Ponieważ stres związany z pójściem do pracy, która nam nie pasuje, już jest na tyle obciążający, że można powiedzieć, tworzy chore środowisko. Ja nie mówię, że tworzy od razu ciężką fizyczną chorobę, ale zabiera nam dobrostan. Turkus polega na tym, żeby znaleźć dobrostan w każdym etapie, a nie tylko ok, life of balance, czyli 8 godzin pracuję, potem wychodzę i co? No jeżeli ja się 8 godzin stresowałem, no to life work balance w tym momencie nie zadziała. A jeżeli ja w pracy potrafię nawiązać z ludźmi relacje, mogę wzrastać, rozwijać się, to to służy nie tylko mojej kreacji, nie tylko mojemu dobremu samopoczuciu, ale również naszemu zdrowiu. I całemu środowisku. Dokładnie. To jest bardzo pokrótce, jak to było, że tu byliśmy na ostatnich jakichś tam spotkaniach. W tej chwili mamy spotkania otwarte i ten warsztat holistyczny. Opracowaliśmy konstytucję merytoryczną w oparciu o filary turkusu. No i zobaczymy, gdzie będziemy po tym spotkaniu. Ja teraz podziękuję serdecznie. Co jeszcze chciałabym tylko dodać, do czego dążymy. Trudno nam jest to znacznie dookreślić, ponieważ zapraszając do turkusowego Poznania, do inicjatywy Zdrowie, my ewoluujemy w zależności od tego, kto przychodzi do nas, z jakim potencjałem i co chce, można powiedzieć, co pragnie z nami zrealizować. Chcemy nie tylko rozwijać siebie, ale także wspomóc realizację Waszych pomysłów, Waszych planów. Dlatego nie mamy określonego jednego celu. Cel jest bardzo ważny, jest to ewolucja, jest pewną zmianą, a nie jakąś ideą fix, do której na siłę dążymy. Dlatego tam nie ma jednego punktu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Myślę, że cała ta inicjatywa została nam tutaj bardzo jasno i ciekawie wytłumaczona. Ja tylko jestem ciekawa, czy takie inicjatywy są też w innych miastach. Czy może coś wiecie na ten temat? Warszawa, tak? Warszawa, jest... Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław. Tylko czy... mówimy tutaj o raczej o poziomie turkusowego Poznania, a niekoniecznie zdrowia. Okej, okay, jasne. Tylko myślałam, że właśnie nie ma. Cała Polska jest zarażona. Okej, okay, dobrze. To teraz przejdźmy... Na ten moment. W takim razie teraz przejdziemy do głównego tutaj punktu dzisiejszego spotkania. Ja teraz daję głos prelegentce Gabrysi, która nam opowie o hortiterapii, czyli o wspieraniu leczenia za pomocą roślin, kwiatów i z wykorzystaniem przestrzeni ogrodu. Tu. Nazywam się Gabriela Valery. Z hortiterapią jestem związana już od, muszę policzyć, 4, prawie 5 lat. 5 lat temu zaczęłam się interesować tematem, kiedy tu na studiach ogrodniczych miałam pisać pracę inżynierską na temat plantacji malin, a zaczęłam szukać innych zajęć i w międzyczasie, zamiast zgłębiać wiedzę o malinach, zgłębiałam wiedzę o tym, jak ogólnie ogród i rośliny wpływają na nasze zdrowie. Zaintrygowało mnie to bardzo, zawsze byłam na ogrodnictwie, ale jakby nie do końca czułam, że to jest mój temat, czegoś mi brakowało. I właśnie w hortiterapii, czyli w połączeniu tego ogrodnictwa i z terapią, gdzie się łączy to z pracą z ludźmi, znalazłam to, czym naprawdę chciałabym się zająć w życiu. W 2015 roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu hortiterapii w Olsztynie. To były pierwsze tego typu studia u nas w Polsce. I razem ze znajomymi udało nam się założyć inicjatywę hortiterapeutyczną,
ogród leczeń. Założyliśmy portal, gdzie wrzucamy różne artykuły na temat hortiterapii, na temat ogrodnictwa, jak to wszystko działa na nasze zdrowie. A w zeszłym roku w ramach samorozwoju udało mi się otworzyć własną działalność Hortineo, gdzie zajmuję się animacjami ogrodniczymi dla dzieci, dla osób starszych, prowadzeniem warsztatów, mogę poprowadzić warsztaty terapeutyczne, ale to nie jest takie proste, później właśnie jeszcze do tego dojdę, dopowiem. Również zajmuję się produkcją i pomagam ludzi w budowaniu podwyższonych rabat. Znam się na projektowaniu ogrodów, bo między innymi też ukończyłam kierunek kształtowania terenów zieleni i jak najbardziej jestem w stanie zaprojektować ogród terapeutyczny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych czy jakichś innych osób, które potrzebują akurat tego typu przestrzeni. Na początku powiem ogólnie, czym jest hortiterapia. Przedstawię krótki rozwój hortiterapii, jak skąd ona się wzięła, bo się mówi, że to jest innowacyjna metoda terapii zajęciowej. Czy jest taka innowacyjna? To znamy odpowiedź na to pytanie. To będzie jakby pierwsza część prezentacji, gdzie porzucimy prezentację multimedialną i spróbuję w sposób tradycyjny trochę bardziej przedstawić tę część teoretyczną. Następnie przejdziemy do przykładów działań hortiterapeutycznych na świecie i w Polsce. Będziemy mogli sobie porównać chociaż troszeczkę, jak to wygląda za granicą, a jak to wygląda u nas. I pod koniec podzielę się własnym doświadczeniem hortiterapeuty, z tym, z czym się spotkałam, z trudnościami, ale również z ogromem radości, jak to przynosi. Hipokrates mówił, że lekarz leczy, a natura uzdrawia. Bez natury nie możemy nic zrobić sami. A może zapalę światło, żeby było lepiej widać? Jest dużo gorzej. Gorzej? No to nie. Dużo lepiej. Dużo lepiej, dobrze. Czyli jak w tym momencie, w tym miejscu, to będzie raziło płocza. Jest ok, tak? Ciebie razi, a resztę nie. To stanę z drugiej strony i nie będzie problemu. Tak. Hortiterapia. Czym jest hortiterapia? Tak jak nam nazwa trochę wskazuje, jest to horti z łacińskiego hortus, czyli ogród, oraz drugi człon nazwy terapia, czyli leczenie poprzez ogród, wspomaganie tego leczenia. Hortiterapia dzieli się na dwie gałęzie. Jedną gałęzią jest hortiterapia czynna. Sama nazwa mówi, że coś się dzieje, jest pewna dynamika. Osoby są aktywne w czasie tej terapii. Jest hortiterapia bierna, która polega na tym, że osoba nie uczestniczy aktywnie w procesie terapii, ale poddaje się dobremu, pozytywnemu wpływowi przyrody. I cała hortiterapia opiera się na wpływie przyrody, który na nas przyroda oddziałuje. Jest taka mądra książka pod tytułem Natura, która serdecznie polecam i w bardzo dobry i przystępny sposób opisuje, w jaki sposób ta przyroda na nas działa. Tutaj jest wykorzystywane, czyli trudno ciężko powiedzieć, że wykorzystywane, bo to się samo przez się dzieje, bo od zawsze my jako ludzie jesteśmy, wzrastamy w duchu przyrody, tak? Rośliny, drzewa, zwierzęta są naszym naturalnym otoczeniem i w tym momencie, kiedy skok cywilizacyjny dosyć mocno postąpił do przodu, ten nasz kontakt z naturą został mocno zachwiany. Jest deficyt. Dlatego w tym momencie ten pozytywny wpływ przyrody jest dla nas taki cenny. Terapeuci zaczęli to umiejętnie wykorzystywać, zadając konkretne działania w konkretnych zajęciach terapeutycznych. Istotnym jest to, że można się zastanowić, że tam jest jakiś krajobraz. No ale miasto też ma jakiś krajobraz. Który krajobraz jest lepszy, a który jest gorszy? Jakoś podprogowo dążymy do tego krajobrazu raczej naturalnego, przyrodniczego. Między innymi dzieje się tak dlatego, że raz, zjawisko we chwili jesteśmy przyzwyczajeni do tego naturalnego krajobrazu, do naturalnego otoczenia, jakie są drzewa, rośliny. A dwa, kształty, które są w przyrodzie, a które są w mieście, są znacznie
różne. W przyrodzie mamy kształty opław. Jak jest krajobraz, nie ma żadnych takich ostrych kątów, które zdarzają się w mieście, które w architekturze cały czas się powtarzają. Nasze oko, nasza percepcja, nasz mózg to odbiera jako sygnał ostrzegawczy trochę. Jak jest coś zbyt proste, zbyt wyraźne, zbyt krzykliwe, to nasz mózg dostaje sygnał, że coś jest nie tak. I podświadomie gdzieś w naszym organizmie wytwarzają się hormony, które powodują stres. My tego nie odczuwamy. To się dzieje wszystko gdzieś tam głęboko. Były prowadzone badania, gdzie grupie studentów było pokazane zdjęcie właśnie z krajobrazem miasta. Całkiem ładne. Z krajobrazem naturalnym. Jakiś park. To ci z nas, którzy patrzyli na park, mieli o wiele mniejszy poziom stresu, mimo że nie było żadnych dodatkowych czynników stresogennych, aniżeli ci, którzy patrzyli na miasto. Dlatego ten krajobraz, zmiękczanie zielenią architektury miejskiej jest bardzo istotne. W hortiterapii czynnej chodzi o to, że nasz pacjent, klient, w zależności kim jest ta dana osoba dla nas jako terapeuty, jaką rolę pełni, będę mówiła, że to jest pacjent, przybiorę sobie takie nazewnictwo. Jeżeli jest czynnie włączany w ogrodnictwo, no to jest ta hortiterapia czynna. On pomaga na przykład drzewom, przycina, zajmuje się krzewami, obserwuje, żyje razem z tym rytmem ogrodu i korzysta z owoców, które nam przynosi ogród. Hortiterapia bierna polega na tym, wystarczy, że ktoś jest w tym naszym ogrodzie. On już korzysta z tego pozytywnego wpływu naszej przyrody. On widzi kolor zielony. Kolor zielony uspokaja. Dźwięki, które wydaje przyroda, szum liści, działa na nasze zmysły bardzo kojąco. Sama estetyka w ogrodzie też jest bardzo dobrym czynnikiem, który minimalizuje stres. Dzięki temu odczuwamy o wiele większą radość z przebywania gdzieś. Czerpiemy radość z bycia w danym otoczeniu. Więc hortiterapia opiera się na tym, że wykorzystujemy dary natury w sposób trochę kontrolowany. Historia. Na początku wspomniałam, że hortiterapia jest pojmowana jako metoda innowacyjna. Innowacyjna jest sama nazwa hortiterapia, bo samym jakby ogrodolecznictwem o pozytywnym wpływie przyrody na zdrowie człowieka już się posługiwano w starożytności przed naszą erą, gdzie lekarz faraona w Egipcie zalecił całej rodzinie spacery po ogrodzie w celu odstresowania się. Myślę, że to jest nasz jakiś Egipcjanin, który cieszył się, zminimalizował swój stres poprzez spacery w ogrodzie. Następnie hortiterapia, działania ogrodów było wykorzystywane na całym świecie. Zanotowano przełom rozwoju w XIX-XVI wieku, gdzie sułtan Osmani swoim pracownikom kazał również chodzić do parków na spacery, żeby byli bardziej wydajni dla niego. Przepraszam, gdzie? Osmani. Imperium Osmańskie. Imperium Osmańskie. Zgadza się. Następnie w XIX wieku jeden psychiatra udowodnił, że osoby, które znajdują się w szpitalach i mają widok przez okno na zieleń, o wiele szybciej wracają do zdrowia. I wtedy też wypadł trend, który już wtedy przy szpitalach psychiatrycznych były tworzone ogrody terapeutyczne, takie stricte, ale pacjenci byli zaangażowani mocno w pracę fizyczną.
W XIX wieku pierwszy psychiatra w Stanach Zjednoczonych również wprowadził chortiterapię bierną poprzez same spacery i obserwowanie przez okno przyrody. To również pozytywnie wpływało na te osoby chore psychicznie. W XX wieku w Stanach po wojnach dla weteranów wojennych również były tworzone specjalne ogrody terapeutyczne przy szpitalach, gdzie udowodniono, iż weterani, którzy trafili do szpitali z ogrodami terapeutycznymi, o wiele szybciej wracali do zdrowia, aniżeli poprzez inne formy terapii. A obecnie hortiterapia się rozwija naukowo. Coraz więcej się pojawia, przynajmniej tutaj u nas w Polsce, pojawia się informacje na ten temat. Rozwijają się instytucje, które stricte zajmują się tym typem terapii. Jeszcze później na slajdzie pokażę, jak to wygląda na świecie, a jak to wygląda u nas w Polsce. Dla kogo jest hortiterapia? Hortiterapia tak naprawdę jest dla wszystkich. Można ją dostosować do każdej grupy wiekowej. Dla dzieci, dla osób starszych, dla osób w wieku średnim, dla osób, które są niepełnosprawne ruchowo na przykład, dla osób, które są zupełnie niewidome. Osoby niewidome bardzo fajnie potrafią się poruszać na przestrzeni ogrodu. Hortiterapia działa na wszelkie z roślinami dla osób chorych psychicznie. Bardzo dobrze działa. Osób z porażeniem mózgowym, po różnych zawałach serca i chorobach serca, po wylewach. Również hortiterapia jest stosowana w przypadku autyzmu. No i przede wszystkim jest stymulacja sensoryczna. Resocjalizacja osób uzależnionych. Dzięki danym czynnościom konkretnym prowadzonym w ogrodzie szybciej wracają do równowagi. Również można stymulować zachowania osób z zespołem ADHD. Ogród wycisza, zielona przestrzeń wycisza. I co jest najważniejsze w hortiterapii? Przede wszystkim w hortiterapii musi być pacjent. Robimy wszystko, żeby nasz pacjent był uśmiechnięty i żeby został wyleczony. Aby został wyleczony, jest potrzebna nasza przestrzeń ogrodu. Może być to ogród zewnętrzny, jak i ogród wewnętrzny, ale to jest podstawa. Pacjent, ogród, terapeuta. Nasza pani, znawczyni tematu, tak? Oraz cel. Bez wyznaczonego celu dla pacjenta przez terapeutę nie ma co robić w ogrodzie, bo nie wiadomo, do czego się dąży. Iść do ogródka po to, żeby tylko pokopać, jest bezsensowne. Muszą być określone działania, aby dojść do tego celu, żeby nasz pacjent wyzdrowiał, albo przynajmniej, żeby jego stan zdrowia się poprawił. Jednak hortiterapia jest o tyle specyficzna, że ja jestem po ogrodnictwie. Skończyłem studia podyplomowe, ale terapeutą zajęciowym absolutnie nie jestem. I nie mogę zostać sobie takim terapeutą. Nie mam do tego uprawnień, żadna placówka w Polsce nie powinna mnie zatrudnić. Tak z teoretycznego punktu widzenia. W związku z tym, ja jako znawca się roślin, ogrodów, przestrzeni ogrodniczej, muszę współpracować z osobami ze środowiska medycznego, z psychologiem i z socjologiem, w zależności jaka to jest placówka, w zależności jakiego mamy pacjenta. Bo oni, specjaliści, mi, ogrodniczcy powiedzą, jak mogę dostosować, jak mogę im pomóc dostosować przestrzeń ogrodu do prowadzenia danej terapii. I dopiero wtedy osiągniemy nasz cel szczęśliwego pacjenta. Jest taka część teoretyczna. Czy są jakieś pytania? Niezrozumiałe. Teraz pytanie odnośnie tego, co mówisz, czy jakby w tą koncepcję wpisuje się również ADHD? Nie znam tej koncepcji.
Czy można wpisać koncepcję? To, co robimy w ogrodzie, jest dosyć szerokie. Tak? Na przykład niektórzy hortiterapię mylą z fitoterapią, czyli z ziołolecznictwem, że wypiję ziółko i już to jest hortiterapia. To nie to. Tutaj przede wszystkim bardziej chodzi o tą aktywną część i o wykorzystanie samego pozytywnego działania biernego przyrody na nasz organizm. Przepraszam, ja myślę, że tworzenie samych bonsai jak najbardziej jest To wymaga czasu. Jeszcze później omówimy sobie, co można robić w ramach tej hortiterapii. No ja mam dosyć specyficzne poglądy różniące się od innych osób. To też wspomnę przy omawiając jakby w praktyce, jak to wygląda. Jeszcze a propos postrzegania właśnie hortiterapii, to byłam kiedyś na jednym zjeździe konferencji, jedna z pierwszych w Polsce, właśnie w 2014 roku, gdzie pani miał jakiś poczęstunek, jedliśmy piernika własnej roboty. I pani mówi, jaki pyszny piernik, tam są przyprawy korzenne, hortiterapia. Gdzie hortiterapia? No to, że jem przyprawy korzenne, to absolutnie nie jest hortiterapia, bo to nie ma nic wspólnego z ogrodem. Owszem, pobudza te nasze naturalne przyprawy bez smaku, ale to jest znaczna przesada. Hortiterapia na świecie. Jak po lewej stronie. Czy można teraz przesunąć się ten flipchart w lewo? Po prawej stronie, po Państwa lewej stronie są wymienione ogrody terapeutyczne, dosyć stare, które istnieją w szpitalach za granicą. Istnieją ogólnoświatowe organizacje hortiterapeutyczne, których Polska się jeszcze nie wpisuje. Przez parę lat osoba pochodząca z Polski, Gabriela Harvey, była prezydentem organizacji The American Horticular Therapy. Nie wiem, czy czytać w zasadzie. Więc pani też widzi, co się dzieje w Polsce i nas wspiera swoim duchem. Jest tego bardzo dużo. Jeżeli się otworzy internet, wpisze hasło hortiterapia, hortikultura z angielskiego, no to wyskoczy bardzo dużo pozycji. I to nie tylko o teorii, że coś takiego jest, jak to wygląda w polskiej przeglądarce Google, ale już konkretne instytucje czy szkoły hortiterapeutyczne. Dowód na to, że hortiterapia za granicą jest o wiele bardziej rozwinięta, widać chociażby przez literaturę. Konkretne podręczniki uczące hortiterapii od podstaw. Nie tylko ja się uczę jako ogrodniczka o hortiterapii, czyli jakby od bardziej części tej terapeutycznej, bo wiedzę ogrodniczą ma. Za granicą jakby w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych uczą hortiterapii od podstaw. Trochę podstaw terapii zajęciowej plus ta konieczna wiedza ogrodnicza. Ale u nas również się pojawiło parę ciekawych pozycji. Jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam. Mój prywatny księgozbiór, można się zapoznać, przejrzeć, co jest w tych książkach. Te trzy pozycje to są jest on zbiorem artykułów naukowych z uczelni, które zostały napisane przez uczonych praktycznie z całej Polski, z Wrocławia, Lublina, Poznania, Szczecina, Warszawy, Krakowa. Pierwszym ogrodem hortiterapeutycznym w Polsce, zimowym, jest ogród przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu. Tam pracuje mój kolega z grupy Ogród Leczy. Jakby od samego początku prowadzi tę terapię zajęciową z osobami przebywającymi w placówce. Ogród powstał w 2013 roku. Przypomina trochę szklarnię, taką mini palmiarnię. Znajduje się tam bardzo dużo roślin, jest element wodny,
i bardzo interesujący motywem jest sufit, gdzie na panelach LED-owych są wyświetlane imitacje nieba. Na przykład białe, niebieskie niebo, białe chmury. Ale również ten panel służy do stymulacji zmysłu wzroku poprzez wyświetlanie innych barw. Element wodny. Tu na zdjęciu również widać kolorowe szyby, które dają dodatkowe, ciekawe efekty kolorystyczne wpływające na zmysł wzroku. Sam mikroklimat tam panuje bardzo pozytywny, bo jest cieplej, jest wilgotne powietrze, unosi się zapach gleby. Czy to można wejść tak po prostu jak do spa? Jak do spa? To ciężko. Przede wszystkim z tego pomieszczenia korzystają grupy terapeutyczne i od momentu, kiedy oni utworzyli tą salę, jest grafik, gdzie jest ta grupa terapeutyczna, o której godzinie w tym momencie. Nie może, tylko musi być terapeutyzowany? Tak, to jest zamknięty ośrodek i raczej... Gdzie to jest? Raczej to jest w Toruniu. To jest przy jakimś szpitalu? Zakład opiekuńczo-leczniczy, gdzie są pacjenci po wylewach i po udarach. Aha. No, niestety często to jest ich ostatnie miejsce pobytu. Są pacjenci, którzy leżą, nie są w stanie się samodzielnie poruszać. Są pacjenci, którzy chodzą oraz którzy jeżdżą na wózkach inwalidzkich, więc jakby poziom niepełnosprawności pourazowy jest dosyć duży. W momencie, kiedy... Ale miałabym pytać, czy są jakieś statystyki prowadzone, czy jakby to wpływa, że mają lepsze wyniki badań? Czy jakieś... W tym ośrodku nie ma żadnych statystyk. Są z jakiegoś udokumentowane, bo kolega pracuje tam od paru lat, też jego znajomy. No, ewidentnie widać, że osoby, no nie każdy lubi rośliny, to też trzeba lubić. Nie każdą osobę się zmusi do terapii za pomocą roślin, ale pacjenci, którzy mają wybór różnych zajęć, to raczej wybierają zajęcia właśnie z roślinami. To są osoby starsze, więc oni się czują potrzebni. Mają, wiedzą, że jak oni pielęgnują te rośliny, to dokładają swoje serce i przykładają się do funkcjonowania całego ośrodka, z czego korzystają wszyscy. I to jakby nadaje sens ich życia, podnosi poczucie wartości, to jest psychologiczna część terapii. Osoby, które no, są chore, mają możliwość wjechania całym łóżkiem do tej sali, też mają zupełnie inny świat, różnie można oglądać biały sufit. Jak ich nastawienie do życia się zmienia, są pozytywnie nastawieni i w związku z tym ta terapia farmakologiczna przynosi o wiele lepsze skutki. Tutaj jest przykład właśnie zajęć pielęgnacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Zwykłe wycinanie obsuszonych liści. Nam wydawałoby się, że to są takie zajęcie, ale dla tych osób to jest bardzo intrygujące. Oni się starają to robić. Oni nie do końca, jak mają jakieś niepełnosprawności ręki, mają bezład, to wkładają bardzo dużo wysiłku, żeby na przykład nie uszkodzić tych roślin. I się często boją, że on ktoś nie wytrze liści z kurzu, no bo on nie połamie. Trudno, świetnie. Odrośnie, no to jest roślina. Tak mówię, roślinę tak od razu to jest trudno zabić, mówiąc wprost. Spryskiwanie. Też wydaje, że spryskiwasz to jest taka zwykła rzecz, zwykła codzienna czynność. Ale niektórzy nie mają siły pompować tą wodę, więc automatycznie dla nich przy okazji to się jest terapia ręki. Zamiast uciskać gumową piłeczkę na sali rehabilitacyjnej, mają spryskiwacz i robią coś pożytecznego, czyli nawilżają powietrze wokół roślin. Forma masażu. Wysypane różne naturalne produkty. Tu chyba są kasztany, kamienie czy keranzyt. Również można robić masaże ręki za pomocą szyszki. Na przykład ja u siebie na biurku w przyborniku mam gałązkę świerkową bez igieł, taką już podsuszoną. Siedząc przy komputerze robię czasami pauzę i sobie masuję dłonie. Zamiast używać jakichś syntetycznych przedmiotów służących ku temu, specjalistycznych, to mam gałązkę świerkową, która jeszcze dodatkowo trochę pachnie. Z warsztat terapii zajęciowej w Pędzinia, on jest prowadzony przez moją mentorkę, panią Aleksandrę Walkowicz.
ona utworzyła projekt ogrodu. Znaczy, to nie projekt został zlecony architektowi krajobrazu, ale jakby jest jej pomysł. Ogród partytury emocji. Sam projekt udało się wdrożyć za pomocą dofinansowania. Nie było wielkie, więc cały proces trwał kilka lat, ale razem z podopiecznymi dążą do tego, żeby faktycznie ten ogród tak wyglądał i im się to nawet udało. Niestety nie posiadam zdjęć z tego, jak to teraz wygląda. To są zdjęcia sprzed 3 lat, gdzie... gdzie jest w ogóle ten Będzin? Będzin jest w Katowicach. Chodziesz? Nie chodziesz? Chorzów. Chorzów, dziękuję. Z czym się schrzanowy myli. Tak, to jest w okolicy. Oni w ogrodzie, tu jest w tym etacie budynek, placówkę. Mają bardzo różne pracownie. Między innymi mają pracownię ogrodniczą. Ich głównym zadaniem jest utrzymanie tego ogrodu, tej pracowni ogrodniczej. Mają swoje sfery, mają swoje strefy, mają tutaj okrąg, miejsce do siedzenia w środku, rabaty użytkowe na podwyższone. I w momencie, kiedy byłam obwładzani, nie stałam dumą, że oni to robią, oni sadzą na osoby niepełnosprawne, mają rzodkiewkę, wielkie zbieranie rzodkiewki. Chociaż widać, że mało kto się angażuje. Oni z osobami niepełnosprawnymi się ciężko czasami współpracuje. Większość pracy trzeba wykonać za nich, ale oni i tak mają z tego satysfakcję, jak trochę pomogą. Ja wyrwę rodkiewkę, on potrzyma, to już mają uśmiech na twarzy, że są przydatni, że oni coś potrafią, że to oni zasiali, oni pamiętają o tym. W takim ogrodzie terapeutycznym ważne jest to, żeby było można się odnaleźć. Jeżeli jakaś dana osoba coś robiła na początku, no to są podpisywane elementy. Wczesną wiosnę sadzili tulipany. Jest podpisane, kto to robił. Dzięki temu, gdy też już w tym akcie wsadzenia tulipanów włączył się również osoby z innych pracowni, a nie tylko z tych pracowni ogrodniczych. Oprócz zajęć takich stricte związanych z pielęgnacją zieleni i hodowaniem warzyw, w ogrodzie w Będzinie odbywają się zajęcia artystyczne. Albo mniej, albo bardziej powiązane z roślinami, bo ile można ciągle mówić o kwiatkach i o drzewach. Więc ta przestrzeń jest wykorzystywana w wieloraki sposób. Inne pracownie wykonują przedmioty do tego ogrodu. Na przykład tu są dzwonki, które na wietrze się ruszają i wydają dźwięki. Na koniec spotkania zostałam zaproszona właśnie do sali, żeby skonsumować tą rzodkiewkę do śniadania. Jakby w okresie zimowym, kiedy nie ma możliwości wyjścia na zewnątrz, terapeutka tworzy zielniki, opisy roślin z tymi osobami niepełnosprawnymi. Oczywiście wszystko jest dostosowane do ich możliwości. Ale w całej pracowni było widać właśnie, że tutaj mają jakiś plakat związany z jakimś dniem. Przygotowane, ususzone rośliny do zielnika, czy do prac artystycznych przekazywane później do kolejnych pracowni. A jak ktoś nie ma ochoty nic zrobić, to sobie koloruje. Po prostu. Już motyw kwiatowy. Ale nie chodzi terapia. Ale nie chodzi terapia. No to jest ta różnica. Niektóre osoby związane z hortiterapią, takie prace artystyczne, które wykorzystują motyw roślinny czy materiały pochodzenia roślinnego, nazywają od razu hortiterapią. Ja się nie do końca z tym zgadzam, bo jednak same motywy artystyczne, jeżeli ktoś przez cały czas tylko i wyłącznie wykonuje prace różne z motywami roślinnymi, to nie ma takiej charakterystyki pracy bezpośrednio z roślinami. Dana osoba nie czuje odpowiedzialności za tą roślinę. Ona jej nie wyhodowała, więc ta terapia jest jakby nieskuteczna i bardziej to się włącza w nurt terapii zajęciowej, to jest arteterapia. Na wiosnę zeszłym roku miałam okazję pracować w warsztatach terapii zajęciowej w Poznaniu, na Łowniku. Warunki w sali były
troszkę trudne, mówiąc delikatnie, bo miałam okno od strony południowej, więc rośliny trochę blado wyglądały, ale dawało nam się działać. Mieliśmy do dyspozycji w pobliskich ogrodach działkowych działkę, gdzie wychodziliśmy w wolnym czasie. No, w zeszłym roku wiosna nie sprzyjała, dosyć mocno długo było mokro, droga była błotnista, więc ciężko było dotrzeć z osobami na wózkach inwalidzkich. Więc zanim dotarliśmy do tej, na tą działkę, no to chyba był już początek kwietnia albo ostatni tydzień marca. Ale ja tam zaczęłam pracować w początku lutego i już pierwsze pytania, jakie były do mnie po nowej terapeutki: Pani Gabrysiu, kiedy idziemy do ogrodu? No to wszystko. Pani Gabrysiu, kiedy pójdziemy do ogrodu? Bo my mamy działkę. Albo ja kosiłem trawę. Ja potrafię kosić trawę, więc ja wykoszę tę trawę. Kiedy pójdziemy do tego ogrodu? No więc ci ludzie, którzy z reguły większość tych podopiecznych mieszkała w bloku, strasznie potrzebują tego ogrodu. Tak, oni ciągną do tej zieleni. Cały czas oni się czują zamknięci w swoich pomieszczeniach, czują takie ograniczenia, a na tej działce zupełnie inaczej się zachowywali często. Mimo trudności przy jakichś ograniczeń ruchowych, jak widzimy Martę, która dzielnie grabi, można by się miała bardzo ograniczony ten ruch grabiami, ale z chęcią wykonywała to zadanie i była o wiele bardziej skuteczna niż na przykład kolega za nią, który biegał z prędkością światła, nie mógł się na niczym skupić i to grabienie mu o wiele wolniej szło niż Marcie, jeżeli chodzi o powierzchnię. Z tyłu jest Rafał, osoba niewidoma z terapeutką, która pomagała mu czyścić, znaczy nawet nie pomagała, ona tylko pokazała, jak wśród z tych kamieni wybrać suche liście. On potrafił bez problemu wyczuć, że tylko tam czego nie powinno być. Bo to jest akurat odpływ od kranu wyłożony kamieniami, ale ta woda swobodnie spływała sobie na dół. No, czyli osoba niewidoma miała stymulację dotyku. Czuła szelest liści. Też dodatkowa stymulacja słuchu. Zadowolenie po pracy. Nagroda musiała być chociaż herbatka. Znaczy nie było zbyt dużo, byliśmy mocno ograniczeni czasem niestety, jeżeli chodzi o wyjścia na działki. Do dyspozycji w tym ośrodku również było takie małe podwórko przylegające jakby do budynku. No całe było zabetonowane, można sobie wyobrazić na charakter typowo osiedlowa zabudowa, gdzie jakieś podwyższone rabaty, donice wymurowane, jakby jakieś pozostałości starego chodnika. I tutaj już o wiele trudniej było zachęcić uczestników do tej terapii, w tej przestrzeni. Bardziej to traktowali jako takie śmieciowisko dosłownie. Niby jest, niby fajnie było okno otwarte, ale ciężko było zaangażować w konkretne zadanie, a mimo że to była niewielka powierzchnia, to przy tych donicach było co czyścić, na przykład po zimie, co wybierać, jakieś chwasty ciągle rosły. Ale jak już nam się udało to uprzątnąć, no to każdy chętnie wypoczywał w tej przestrzeni, czy były różne spotkania integracyjne. Krzysztof bardzo dzielnie pomagał wybierać sympety, które sam rzucał. Kto to robi? No w sumie on, ale taki później czuł się ważny w całej grupie, bo on to wyczyścił. Jego poczucie wartości znacznie wzrosło, dzięki czemu miał chęć do innych działań, a jest to osoba, której bardzo łatwo było pociąć niechcący skrzydła i później siedział, się kręcił wokół własnej osi i przeszkadzał innym uczestnikom zajęć. Więc bardzo się cieszyłam wtedy, że udało mi się go zaangażować w brudną robotę, ale bardzo chętnie na to przystał. I w ramach swojej możliwości, jak sięgnął z wózka, to tak potrafił te wszystkie niedopałki wybrać. Jeden z pierwszych zajęć, które przeprowadziłam, również to było przesadzanie roślin doniczkowych. Chłopacy się zdziwili, że jak tyle korzeni może się mieścić w tej roślinie. To było dosyć takie mocno o wymiarze edukacyjnym. Oprócz tego w ramach takich hortyterapii, żeby cały czas kontekst z tym materiałem żywym,
Na wiosnę sialiśmy różnego rodzaju kiełki. Łożyk był mało cierpliwym człowiekiem, ale bardzo skrupulatny. Idzie lękarza już od kiełki, nasionku po nasionku, przekładał do siewnika. Pół dnia mu to zajęło, ale był efekt. Był efekt, wspólne śniadanie. I to było tak, że uczestnicy mojej grupy zapraszali uczestników innej grupy. My mamy kiełki, rzodkiewki, chodźcie się poczęstować. Czuli się ważni. Zabierali sobie w kanapki, ale to jest też niesamowite doświadczenie relacji z osobami niepełnosprawnymi, że oni się wszystkim dzielili, tak tylko mogli. Zabierali coś dla siebie, tak żeby nikt nie widział. I to tak bardzo ukradkiem, ale jak już się coś działo jakby na stole, no to pilnowali, żeby każdy chociaż trochę dostał, tak? Szczyt takiego, w kanapce tego nie było w ogóle czuć, ale zostało dla kolegi. I to było bardzo ważne. W ramach ćwiczeń manualnych robiliśmy różne obrazki, tak artystyczne. Było czymś zająć, oprócz tego siania w kiełkownikach, czy robienie małych rozsad, przygotowywaliśmy ozdobę sali. Każda praca zawsze jest podpisana, żeby mogli się utożsamić z tym, co robią. Warunki były, jakie były. Jeżeli coś sadziliśmy, sialiśmy, to najpierw odbywało się wielkie mieszanie podłoża gołymi rękoma, żeby mogli się pobrudzić, poczuć zapach przede wszystkim. W glebie są bakterie, które w naszym organizmie wywołują produkcję endorfiny. Często po deszczu, jak wychodzimy, czuć taki specyficzny zapach ziemi. To są właśnie substancje wytwarzane przez bakterie. Każdy podarunek. Byliśmy na zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym. W szklarni gościła nas pani Agnieszka Krzymińska. Każdy upominek, wielka radość. On zabierze tu w domu, on będzie miał własną roślinę w domu na parapecie. To była strasznie ważna rzecz. I różne rozsady, papryka urosła, żeby było wiadomo, co gdzie siejemy. Elementem terapii było robienie oznaczeń, tak? Pomidor, został tutaj wisiany, pomidor. Przed paru on bardzo, też miał mały zakres ruchu, pomagałam, dotykałam mu w miarę możliwości te wszystkie doniczki, żeby mógł dotknąć, dosięgnąć ziemi. Ale w hortiterapii są specjalne stoły do uprawy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdzie w stole w blacie jest wcięcie, dzięki czemu wózek może trochę bliżej podjechać i ta powierzchnia robocza jest znacznie większa. Pielęgnacja. Teoretycznie były rozpisane dyżury, kto kiedy co podlewa, kto kiedy co spryskuje. Ale to tylko teoria, bo codziennie na nowo musiałam przypominać każdemu, nie byli w stanie moi podopieczni zapamiętać, że coś codziennie trzeba wykonać. Ale poskutkowało. Mimo że warunki świetne były dosyć kiepskie, to i tak udało nam się wyhodować mały szczypiorek. On później został wykorzystany do zajęć kulinarnych w kuchni. Codzienny na przykład. Grafik. Oprócz takich zajęć z roślinami bezpośrednio również prowadziłam małe ćwiczenia ruchowe z Sebastianem, porażenie mózgowe, czterokończynowe. On niestety bardzo, bardzo mały zakres ruchu i też miał problem z chwytaniem. Im jest starszy, tym gorzej mu to idzie. I robiłam z nim ćwiczenia z nasionami w woreczkach. W każdym woreczku miałam inny rodzaj nasion. On wkładał rękę i mieszał. Jego zadaniem było wyjęcie jak największej ilości nasion. Zaczynał od 2 fasolek, a kończył na 10. Ogromna radość. Ćwiczył, miał motywację. A jak zmieniałam na przykład nasiona na nasiona buraków, które są takie bardzo kłujące, bo to krzywo mu się mina, stwierdził, że on tego nie chce, od razu puszczał, próbował wyjąć tą rękę. Czyli coś mu się nie podobało, no to był zmuszony do większej zakresu ruchów. To jest też dla niego ćwiczenie. Niestety w momencie, kiedy ja tam pracowałam, to rehabilitantka poszła na
zwolnienie lekarskie mi było ponad 1,5 miesiąca. I ja nie znałam tych ludzi, nie znałam moich podopiecznych i nie wiedziałam, jakie ćwiczenia mogę robić, żeby pomóc im właśnie usprawnić. I tu się kłania ta współpraca między różnymi specjalistami. Zabrakło mi tego. Na ile mogłam, to działałam, ale ewidentnie zabrakło mi konkretnej podpowiedzi. Słuchaj, żeby pomóc jej chodzić, zrób to i to. Albo zaproponuj taką i taką pracę. Rafał chętnie odkrywał całą zieleń. Za pomocą dotyku obserwował, później też opowiadał, jak kwiaty rosną, jak one się rozwijają. Szukał pąków kwiatów. Wyczuwał, czy na pewno za pomocą dotyku, czy to na pewno tylko ten jeden gatunek jest, czy przypadkiem nie urosły jakieś chwasty, a były. Znajdował pąki i obserwował, jak to później rośnie. W ramach zajęć terapeutycznych, chodzi terapii biernej, chodziliśmy również do parku na różne zajęcia, na spacery, odkrywaliśmy wiosnę. Niezbyt chętnie chłopacy to robili, więc nie było tych wyjść zbyt dużo. Ale radość z kwitnącej jałowiczy była. Jak już się pojawiły kwiaty, zrywaliśmy kwiatostany, które później wykorzystywaliśmy do różnych prac artystycznych. Tutaj wspominałam, że właśnie oni sami je zbierali, oni widzieli, na czym to rosło. Oni widzieli cały proces tej rośliny, jakby poznawali nowe wykorzystanie kwiatostanów, które polegało na zamianie szablonów na kartce, gdzie później pojawiały się jakieś, nie widać niestety to zbyt dobrze, ale odbijały się wzory tych kwiatów, szablonów, które leżą z boku. I zdumienie, że wzięli czerwonego kwiatka, porysowali, pomalowali na kartce, kolor wyszedł zupełnie inny, był fioletowy. I dlaczego? Tutaj funkcja edukacyjna weszła. Rosat mieliśmy dużo, ale niestety przez te warunki świetne, no, duża część nam... Co to jest? To jest tęcza. No to nie, ale nie, ale super. Motywów różnych kwiatowych z gazet wycinaliśmy. Deszczowa dni, jak się zbliżał dzień tęczy. Więc wyklejaliśmy tęczę, trwało to 3 dni. Ale jest. Ale się udało. U nas właśnie w Polsce tak na tym polega hortiterapia, że niby ta terapia ogólnicza gdzieś jest. Są w różnych warsztatach terapii zajęciowej te elementy przeplatane, ale ciągle brakuje nam infrastruktury. Brakuje nam ogrodów terapeutycznych, brakuje nam wskazań, które rośliny nadają się do ogrodów terapeutycznych. Bo jeżeli jest osoba z niepełnosprawnością, zaburzeniem psychicznym, to nigdy nie wiemy, czy ona nam coś zje i się zatruje, czy dotknie i się oparzy, czy pokuje. Więc musimy być przygotowani na wszystkie jakby scenariusze z tego, co może się zdarzyć. Jak dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich powinny być podwyższone stoły, podwyższone rabaty. Gdzieś to się pojawia, ale daleko. Jeszcze kawałek w tym rozwoju hortiterapii w Polsce pozostał, żeby dorównać naszym sąsiadom. I dziękuję za uwagę. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do Gabrysi? Czy jakoś mogłabyś bardziej zaznaczyć jakby to swoje osobiste spojrzenie na hortiterapię? Bo tak się skupiałam, żeby tak wszystko objąć, a teraz może jeszcze powtórz, jeżeli powiedziałaś, a ja nie zauważyłam. Aż przede wszystkim chodzi mi o ten nurt artystyczny, że wyklejanie zwykłych obrazków, czy na przykład zdarzają się zajęcia, że ktoś przynosi 3 odmiany marchewki, która jest żółta, pomarańczowa i fioletowa. Jest ona przerabiana w sposób kulinarny, tak czy inaczej, jakąś sałatkę, surówkę, i to jest nazywane hortiterapią. No ja się z tym nie zgodzę, bo to jest jakby jedno działanie, które jakby nie jest powiązane z tym ogródnem. No tak jak wspominałam, ogród, pacjent, terapeuta, cel. Nie ma tej przestrzeni całej, jakiej otoczki, która jest, wpływa na jakby zdrowie pacjenta również. I też jakby niektóre osoby, mówiąc o hortiterapii, za mocno skupiają się na takich
jak są różne warsztaty, jak w warsztatach z horticerapii, gdzie było malowanie kamieni na wzór kaktusa. No. Ale kolce też dobrze jeli? Z papieru. Jedyny materiał naturalny to sam kamień. No to nie jest horticerapia. Owszem, później te kamienie kolorowe mogę użyć do ozdoby mojego ogrodu, ale jakby ten kontekst, że do czego służą te kamienie, był tak mało zaznaczony, że jakby ten sens horticerapii był zatracony. Mój sam osobisty szwagier się śmieje, że a, horticerapia, dobrze, to on otworzy swój ogródek, ja mu przyprowadzę 3 osoby, skopię mu ogródek, on będzie miał z tego pożytek, ktoś będzie miał z tego terapię. To też nie jest to, bo to nie jest proces. To jest krótkie działanie, jedno, a hortiterapia jest procesem ustalonym. To nie są pojedyncze zajęcia. Jak kolega prowadzi zajęcia w Toruniu, w ogrodzie zimowym, to on ma scenariusz zajęć rozpisany na cały rok. Owszem, te osoby się zmieniają, tak? To już nie od niego zależy skład grupy, ale mają konkretne czynności, uczą się tam, że tu najpierw mają przesadzanie, później pielęgnację tych roślin, dzielenie. Jakby żyją z rytmem ogrodu. Mhm. Ja jeszcze mam takie odczucie, że jeśli mogę, że horticerapia to oczywiście mogą być to takie cykle zajęć, ale przynajmniej się tak kojarzę, działamy w ramach ogrodu Łazarz, nie wiem, czy byliście kiedyś. To jest, jak się spotykaliśmy, mieliśmy takie tygodniowe, To jest właśnie ta funkcja społeczna, taka socjologiczna. Zawsze staraliśmy się, jak właśnie zdarza, prowadziliśmy te zajęcia, to przy każdej roślinie, nawet jeżeli jest jakaś marchewka, była jakaś opowieść, tak? I wtedy, kiedy się opowiada o tej roślinie, o jej cechach, o tym, że ma takie nasiona, to właśnie mi się wydaje, że w kwarty terapii taka ważna jest opowieść o danej roślinie, o gatunku. Też, to już zależy od pacjenta, bo jeżeli ktoś jest pobudliwy, no to on nie będzie w stanie wysłuchać tej opowieści. On już będzie chciał działać. Lepiej mu dać wielki sekator, żeby przyciął cały płot, on swoją energię, by wyrzucić z siebie, co mu pomoże, a przy okazji no, będzie miał tą interakcję z rośliną, która jest żywa. Jak mu się liczy, że ktoś się za mocno utnie, no to może mu zaszkodzić. Ja właśnie a propos horticerapii, jaki przykład pani podała, przykład z Łazarza, ale jest też ukurs społeczny, kolektyw Kąpielisko, gdzie pan... Nie pamiętam, ale taki pan, który był takim menelem trochę. Nie pamiętam. Ty nie będziesz pamiętać. Ale właśnie dzięki... Pan bardzo pozytywna osoba, tak? Ale dzięki temu, że on znalazł swoje miejsce w tym ogrodzie społecznym, czuł się tam potrzebny, bo on rozpalał grilla, on pilnował porządku, czasami go zakłócał, ale ogólnie pilnował porządku, no to jakby jego resocjalizacja się posunęła. On już jakby z takiego dna, na którym się znalazł społecznym, wyszedł powiedzmy na ludzi. To jest też ta rola ogrodów społecznych. To jest też horticerapia, on żył tym ogrodem. Jak ktoś coś wyrwał z czyjejś grządki, no to podchodził i halo, co ty robisz? Przecież to nie jest twoja grządka, nie rób, bo niszczysz. Jak czuł się odpowiedzialny, więc to też niesamowita rehabilitacja. Kiedyś tworzyliśmy taki ogródek mały w zakładzie karnym w Kozie Głowa. Tam regularne zajęcia mieliśmy właśnie z roślinami. Bardzo dużo tego było, z tym, że tam jest taki problem, że nie wszystko można wnosić. I to jest sprawdzane, ale... W sensie grafie upadać. O, Jasina, to mi nic nie próbowałaś wnieść. Ona ich ciekawiłaś wszystkich. W sensie takie, że bardzo, bardzo ciężkie to było, bo to właśnie obarczone było, że zanim na przykład przywoziliśmy rośliny, cały transport roślinny był sprawdzany przez jakieś 3 godziny, żeby tam się nic nie znalazło. Przekopywanie. Tak, ale pamiętam, że właśnie wychowawca opowiadał, że była taka sytuacja, że na przykład jakiś tam więzień jednemu drugiemu wydał roślinę i stał się taki konflikt, że się pobili, tak? Bo jakby nagromadzenie jest takich emocji w tym zamknięciu duże, mimo że oni pracują, bo to jest taki zakład, który
Też w razie, no, ale to było bardzo fajne. Oni długo rzeczywiście nad tym pracowali, ale to się wiązało z dużymi emocjami. Niestety system więziennictwa wyglądał u nas w Polsce tak, a nie inaczej. Doskonałe to narzędzie właśnie do resocjalizacji. Ale jest to właśnie bardzo ciężkie, więc pierwsze to właśnie skojarzyłam, to hortyterapia i na przykład zakłady karne. Też, no w Polsce kiedyś to było stosowane w ramach różnych tam przepisów, no to te pracownie działały na coraz mniejszej skali. No, kiedyś więźniowie uprawiali ogrody, grządki, normalnie ziemniaki dla własnego pożytku. Wszystko dostali. Siedzi odbywać karę, a nie ma pracować w karie w tym zakładzie. A ty, Gabrysiu, w czym się najlepiej odnajdujesz? W ramach tej hortyterapii? Tak. Lubię opowiadać o tym. Lubię też prowadzić same zajęcia i obserwować reakcję właśnie ludzi na odkrywanie tych roślin zupełnie na nowo. To też nie jest takie łatwe. Z reguły to jest właśnie praca z ludźmi niepełnosprawnymi, tak? Starszymi albo ale też nie wspomniałam o profilaktyce za pomocą zieleni. Bo to wspomaganie leczenia i rehabilitacji jedno, ale profilaktyka. Z dziećmi profilaktycznie, można powiedzieć, my prowadzimy warsztaty, które rozwijają ich małą motorykę. Tableta po prostu mocno jest osłabiona. Tak więc to jest profilaktyka. Nauka, zabawa, leczenie, wzmacnianie organizmu. No i ogrody wyciągają na zewnątrz. Jeszcze tak interesuje taki aspekt naukowy. Czy na pewno, nie wiem, czy są badania takie, które na przykład pokazują tak empiryczne dowody, że na przykład pewne hormony nam w momencie, kiedy przebywamy jakiś tam określony czas, czy są takie wręcz te, no, eksperymenty po prostu, że grupa ludzi siada, przebywają 8 godzin. W książce Natura Leczy są takie badania opisane. Ja nie powtórzę, bo ja nie mam pamięci do nazw łacińskich, na przykład jestem ogrodnikiem, ale leżę, nie pamiętam po prostu, ale tam wszystkie są jakby te czynniki wymienione. No to jest tak opisane trochę patologicznie, żeby przeciętny czytelnik mógł to jakby przyjąć i zrozumieć, ale jest to jakby dobra baza do tego, żeby drążyć temat. Nie? Jeżeli go się pomogą zwolnić, to ja się pomądruję. Nie chcę. Wiesz, to z tego co ja się znam tam na homeopatii i różnych takich, ale też badaniach naukowych, jest o tyle trudno robić badania naukowe, bo badania naukowe są drogie, więc badanie składu hormonalnego i reakcji na to, na przebywanie w naturze, w lesie, bądź spożywanie rumianku jest mało opłacalne, ponieważ lasów i rumianków nie da się opatentować. Więc to jest ten w ogóle problem z medycyną naturalną, czy homeopatią, czy innymi rozwiązaniami, że nie mamy badań, bo no nie da się tego opatentować, nie? Więc nikomu się nie da tego. Tak, słyszałam teorię. Znaczy, bo ich wyniki no jakby nic nie wyniosą, nie? Znaczy one wyniosą pewnie bardzo dużo, bo to potwierdzi nasze intuicyjne tendencje, bądź też dokładnie coś, co stosujemy i wiemy, że działa po prostu, bo działa, bo widzimy zmianę na 100 przypadków, widzimy, że to zadziałało, nie? Ale nie ma to znamion badań naukowych, ponieważ nie ma procedury przeprowadzenia badań naukowych. A dlaczego nie ma tej procedury? Bo nikt nie inwestuje w to, żebyśmy mogli to zrobić, nie? Jakby te badania się nie zwrócą, nie? Tak. To będzie tylko wiedza dla czystej wiedzy, a badania naukowe będą naprawdę... Chodzi po to, żeby opatentować rumianki. No i farmaceutyczne koncerny przecież to wykorzystują. Ale to są takie pieniądze, że to są setki tysięcy i milionów. Dzięki. I bardzo fajne w pracach licencjackich studenci robią, no na mikroskalę, ale robią badania, obserwacje, bardzo dużo mają ciekawych wniosków, przemyśleń, czy nawet research, publikacji naukowych z danego dziedziny. I wiem, że uczelnia chce to publikować na stronach internetowych, najlepsze prace licencjackie właśnie z zakresu naturoterapii. Więc wydaje mi się, że też to może być inspirujące
do zmiany czegoś na daleką. Czy wstyd do tego też jest turkusowe zdrowie, między innymi, także holistycznie, całościowo podchodzimy do tego zdrowia i nie skupiamy się tylko na metodach, które na przykład reprezentuje Katek. Nie potrafię powtórzyć, przepraszam. To jest zdrowie zbyt skomplikowane, więc bo bym się mieć zapisane. Ale okej, możemy się leczyć, możemy ćwiczyć na siłowni i tak dalej, ale jeżeli nie zwrócimy się ku przyrodzie, w tym, co jest naturalne, będzie nam o wiele trudniej. Tak? Możemy się wspomóc przyrodą, przebywając wśród roślin, drzew, w parku, nawet w mieście. Zawsze to jesteśmy, może smok panuje. O wiele lepsze niż wydaje mi się siedzenie tam, bycie tam. Pieniądze są, uciekają pieniądze, bo siłownia, karne kosztuje, spa kosztuje, jak idę pobiegać sobie po parku, to... Jakby siłownia, jestem pewna, że jak jakaś siłownia wynajęła fragment parku i ludzie by płacili za to, że tam mogą ćwiczyć, to by funkcjonowało bardzo dobrze. Ale powstają też te siłownie zewnętrzne. Nie ruszamy, to jest płatne, tak jak siłownia na świeżym powietrzu. Zgadamy profil. Ja chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, jak zupełnie, zupełnie innej strony, zupełnie innej drogi. Są badania na tego, że rośliny czują. Rośliny się porozumiewają pomiędzy sobą, bo rośliny reagują na istoty przebywające przy nich. Czy to też się wykorzystuje w hortyterapii, w kontekście tego ja a roślina, w jaki sposób ja wchodzę w nią? Nie, to już jest zupełnie inny poziom wręcz nauki. My się tutaj skupiamy na terapii. Na człowieku, a nie na samych roślinach. My wykorzystujemy tą wiedzę o roślinach dla człowieka. Jakby w tą stronę, bo jakby to już obrócić ten uwagę. To już jest inny nurt, jakby to myślę, że jak już jakieś, jeżeli stresujemy roślinę czymś, ona wytwarza substancje w związku z tym, no to możemy to wykorzystać w fitoterapii, czyli już nie chodzi tylko bezpośrednio leczeniem pomocą roślin. Jeżeli stresujemy rośliny, no to raczej one nic pozytywnego nie wniosą. No właśnie raczej nie. A jakby jak to stresuje? Pojawiają się w tej chwili takie dość interesujące trendy właśnie leczące, żeby człowiek dochodził do przyrody i jakby nie ingerował, tylko był z samą przyrodą, jakby odczuwał, no to jest powrót częścią do natury. Tej przyrody. To jest powrót do tego, co, skąd człowiek się wywodzi. Z jaskini. Tylko tak jeszcze mogę? Z dżungli. Tak właśnie, jeżeli chodzi o właśnie odczuwanie roślin, czyli neurobiologię, właśnie, to jest tak, że to niekoniecznie zawsze jest takie wychodzimy. Trochę o tym jest napisane. Tak, chodzi, że interakcja z roślina, to ona od razu się stresuje, tak nie jest do końca, bo tak naprawdę konkurent, który je zagraża na przykład, mamy, nie wiem, do czynienia z jakąś taką małą byliną, firletką na przykład na łące i nagle pojawi się ogromna trawa, to ona była czasem większym jakby takim stresorem niż inne rośliny, ale są takie badania i one są prowadzone we Florencji. Jest ośrodek badania neurobiologii roślin, tam właśnie była na stawie miesiąc, gdzie po prostu wchodzi się w interakcję z roślinami, ubierając na przykład różnokolorowe ubrania. Tak? Na Florencji? Tak. Jest udowodnione, że rośliny nie lubią czerwonego koloru. Tak? Czyli w momencie, kiedy był naukowy artykuł, który udowadnia, że jeżeli jest na przykład czerwony, tak, można tak powiedzieć, reaguje na bardzo... Chodzi o parę i fotosystem, że w momencie, kiedy na przykład mamy czerwony pokój, to on źle wpływa na rośliny, tak? Wzrost jest mniejszy, zawartość chlorofilu jest mniejsza. Więc to są niesamowicie ciekawe badania. No to jest na nas, jako na ludzi, kolor czerwony. Też niezbyt dobrze wpływa na dłuższym czasie. Energetyzuje przecież. Energetyzuje, ale na przykład w ogrodach sensorycznych też ta gra barw jest wykorzystywana do uspokajania albo do pobudzania danego pacjenta. Jeżeli on potrzebuje pobudzenia, no to właśnie jeśli go zaprowadzę w taki kąt, gdzie są kolory jaskrawe, czerwone, i to działa bardziej energetyzująco, jeżeli ktoś ma ADHD, no to raczej nie będzie mu sprzyjało to otoczenie, to bardziej jest biały, jest fiolety wyciszające. No, ogólnie o ogrodach terapeutycznych już tu mogę dużo mówić. No, przepraszam, no może inne wersje. Profesor Malusko się tym zajmuje. A na przykład niektórzy mają taką dalej, pamiętam, miałam taką ciocię, to jest siostra mojej babci, to jeszcze babcia i pewno umarła, no i babcia się zawsze super kwiaty trzymały. Ona zawsze mówiła, i też żadne kwiaty nie trzymają.
czerwone i to nie miałam koloru czerwonego, tylko czasami mi się wydaje, że... Też kwestia na przykład żył wodnych, tak? No może. Albo na przykład też kwestia tego, co jest w pomieszczeniu. I też jak ktoś się bał... Koło drukarki roślinne raczej się też nie utrzymają zbyt długo, bo drukarka cały czas wyzwala substancje lotne, które są trujące. I na przykład takim bioidentyfikatorem w naszym mieszkaniu może być paprotka. Ona tak długo będzie zdychała, dopóki nie oczyści sobie powietrza z negatywnych toksyn. I to nie jest kwestia tego, bo często myślimy, że tu paprotka nam padła, no to ją przedstawię w inne miejsce. Nie, zostawi. Tu skutku wymieniasz, a wreszcie zacznie rosnąć. A to jest ciekawa teoria. Bo na przykład u mojej mamy paprocie po prostu są takie jak w lesie. Mm-hmm. To takie historyczne, można powiedzieć. Z tego źródła paprocie wyniesione do mojej gatowej są znacznie mniejsze, a u mnie prawie zero. Ale będę próbować. Proszę próbować. Jeżeli po remontach, na przykład u babci często rośliny rosną, w takich starych domach bardzo dobrze, no bo nie mają często remontów. Nie, na przykład farby nie są. To jest inna wilgotność, stare mury, chłodne, na przykład chłodniejsze powietrze mojej babci. Zawsze zimą ona miała długi czas ogrzewanie tylko i wyłącznie za pomocą pieca kaflowego tradycyjnego. Tu po drugiej stronie pokoju, gdzie jest okno, zawsze było chłodniej. I te rośliny zimą dawały się w stan spoczynku, dzięki czemu automatycznie lepiej rosły w tym sezonie wegetacyjnym. Więc no, bo nie można powiedzieć, że zawsze jest tak czy tak. Zawsze trzeba brać, jeżeli chodzi o rośliny, te wszystkie czynniki, które są wokół. Znaczy, u niektórych zadziała, to się zdorczyka, a u niektórych zupełnie nie, bo ma inaczej światło na przykład. A ja chciałam zadać bardzo głupie pytanie. Odważnie. Nie mam głupich pytań. Mówię odpowiedź. Najlepsza roślina na świecie. Do ogrodu. Jedna albo dwie. Do ogrodu zewnętrznego. Do ogrodu zewnętrznego. Co byś poleciła? Gdzie jest ogród? Jakie ma stanowisko? Czy to jest jaką... Ale ja myślę bardziej w stosunku do interakcji z człowiekiem. Mhm. Zależy od człowieka. Nie powiem, jaka najlepsza roślina. A dla ciebie? Dla mnie? Ja kocham brzozy i wierzby. Na pewno chciałabym mieć w swoim ogrodzie wierzbę albo brzozę. Warto się przytulać do takich drzew. Tak, tak. Jak się przytulimy do jarzębiny, to faktycznie wzrasta nam mądrość. A to już jest sylwoterapia, przytulanie do drzew. To już inny rodzaj terapii, który nie jest horticerapią. Ale ja akurat praktykuję przytulanie do brzozy. Teraz zimą nie, ale tak, przez taki... A to jest ciekawe, mówiłaś o jarzębinie, o jarzębie pospolitej. No, jest właśnie tak, że badania etnobotaniczne w Polsce potwierdzają, że na przykład jak się na wschodzie Polski, jarzębina często jest kojarzona ze śmiercią na przykład. I miejscowi, na przykład kiedyś poszłam, robiliśmy wywiad, mówiłam, że ja kocham jarzębinę. Nie, my nie lubimy jarzębiny. Jarzębiny to są śmierci. Ja też się gdzieś z tym spotkałam, to też kultura. Jak przed całym rozpoczęciem spotkania mówiłeś o roślinach na cmentarzach, znajomy pisał pracę inżynierską na ten temat, no to roślin właśnie zapoczątaje. I jak zaczęliśmy wchodzić w te teorie, co kiedyś, dlaczego sadzono, tak, to też faktycznie skojarzeń. Wielkie krzewy bzu, lilaka, tak? To pewnie tam był cmentarz, faktycznie tam był cmentarz, kiedyś była taka typowa roślina. Na przykład kultura. Ja mam takie pytanie z ciekawości, odkąd założyłaś Hortineo. Mhm. Jaka jest odpowiedź jakby tych szkół i tak dalej, tych miejsc, do których gdzieś tam się zgłaszasz? Tak, czyli mocno, to, ja się mocno nie promowałam się mocno. Na przykład byłam z pomocą koleżanki Kamili na targach dla seniorów, które się odbyły w październiku. I wszyscy bardzo pozytywnie do tego podchodzą. Tylko nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To też. Że chęć są, jeżeli dyrekcja, czy osoby zarządzające, czy nawet pracownicy w placówce naprawdę rozumieją i czują jakby ten klimat horticerapii i sens edukacji ogrodniczej, to oni to wdrożą, ale
się starają, ale to jest ciężko. Jeszcze jakby brakuje u nas tej świadomości, takiej na ile to jest potrzebne. No ale kiedyś przy szkole było ogrody edukacyjne, teraz jest comeback, to wraca. Jest coraz więcej ogrodów edukacyjnych. Są różne granty, są różne projekty, w Poznaniu też. A tylko z szpitalach psychiatrycznych są też zajęcia, czy z... W niektórych są, w Poznaniu jest szpital, w Luboniu jest taki oddział szpitalu psychiatrycznego, gdzie mają hortiterapię. Na pewno też w Owińskach mają hortiterapię. W Owińskach też jest, nie wiem czy Państwo słyszeli, czy wiedzą, ogród orientacji przestrzennej przy ośrodku dla osób niewidomych. Przede wszystkim na tych dzieci niewidomych, ale też tam można wejść i zwiedzić. Mają super duży plecak. W tym sobie się bawiliśmy w pewnym momencie w ramach wycieczki z grupą hortiterapeutów. Bo to jest inny plan zabaw niż taki zwykły. A ma bardzo dużo przestrzeni przede wszystkim, gdzie dźwięków jest, wybiegać. Dużo jest takich materiałów też. Naturalnych. Tak. To jest inne, więc zawsze polecam. Można dzieciaki zabrać. Pod pretekstem, żeby się tam wybrać. A ja przepraszam, czy Pani współpracuje z panią Jolantą Lisiecką z Uniwersytetu Przyrodniczego? A czy nie współpracuje, ale znam panią Jolantę. Oni też mają tutaj ogród Uniwersytetu Przyrodniczego, mają, nie? Oni mają ogród kolekcjonerski. Nie wiem, jeżeli nie przystosowują go do zajęć terapeutycznych, podejrzewam, że mogą wprowadzać rośliny, które jakby wspomagają tą terapię dla przykładu. Ale jakie mają zdanie, to ciężko powiedzieć, nie wiem. Na pewno będę mówić trochę o hortiterapii w czasie targu gardenia. Polecam też prześledzić program, czy mam jakieś warsztaty. Super, dobrze, to bardzo dziękujemy Gabrysi. Bardzo pięknie się postarałaś i tutaj dużo dobrej wiedzy nam przekazałaś. Ja tutaj oddam jeszcze głos na koniec Łukaszowi. Myślę, że... I będziemy kończyć, powoli. Natomiast ja jeszcze wrócę do tematu naszego turkusowego zdrowia. Poproszę Piotra, żeby rozdał. Mamy dla każdego ulotki dotyczące tak naprawdę tych projektów, które w tej chwili prowadzimy. Tak jak wspominałem wcześniej, z jednej strony to jest organizacja spotkań czwartych z prelegentami, jak widzimy, im ciekawsze tematy, z tym w sumie nas bardziej interesują. Natomiast z drugiej strony prowadzimy warsztat zamknięty holistycznie do zdrowia. Spotykamy się wspólnie na konsylium, przyjmując jednocześnie dwie role, i specjalisty, i diagnozowanego. I z tego budujemy zespół po prostu współpracowników, którzy z założenia za jakiś czas być może stworzą jakąś wspólną ofertę. W tym przypadku zwaniamy się raz w tygodniu we wtorki o 20, a tutaj w poniedziałki o godzinie 10.30. Tak naprawdę do współpracy zapraszamy każdego, komu bliskie jest holistyczne podejście do zdrowia i życia, otwartość, transparentność, samoorganizacja, chęć indywidualnego rozwoju. Zarówno z jednej strony w kontekście tego warsztatu lekarzy, dietetyków, psychologów, osteopatów, natomiast również osoby, które po prostu są zainteresowane różnymi innymi tematami, jak social media, czy projektowaniem graficznym, czy tworzeniem treści, czy organizacją tego typu spotkań, jak tutaj. Umówiliśmy się, że do Gabrieli można się zgłaszać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany właśnie tego typu, czy to organizacją, czy to może wystąpieniem. Natomiast nasz kolega Mateusz zbiera informacje na temat tego warsztatu zamkniętego, o którym wspomniałem. Trochę słów macie na tych właśnie ulotkach. To jest w sumie jeden slajd, który można sobie zrobić zdjęcie. Tutaj mamy i Facebooka, i grupę. I jeżeli ktoś ma ochotę napisać na Gmaila, albo się właśnie z kimś nas skontaktować. I teraz na koniec. Wstańmy wszyscy i zastanówmy się tak naprawdę, co mogę, co chciałbym wnieść w tą inicjatywę, co ta inicjatywa może mi dać, uwzględniając to, co już o sobie wiemy, tak jak siebie poznaliśmy. I jeszcze zdjęcie za chwilę zrobimy. Jeszcze nie uciekamy. Nie uciekamy. Proponowałbym trochę w innych grupach tym razem, żebyśmy się jeszcze lepiej poznali, wymienili słówkami i tak dalej, i tak dalej.